Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Państwu pokazać Opal pułapkę. Już mówię, o co chodzi, dlaczego pułapka. Mianowicie na pierwszy rzut oka opal wygląda świetnie. Opal biały, o dość ładnej opalizacji, wielobarwnej, o rysunku tak zwanym kwiatowym. Bardzo ładnie oszlifowane. Z obydwu stron widoczna opalizacja, czyli od strony zewnętrznej bardzo intensywna, od strony spodniej słaba, ale widoczna. Wygląda to tak, jakby na Matrixie z opala nieszlachetnego była warstwa opala, cieniutka warstwa opala szlachetnego o bardzo wysokiej jakości. No i tak, no, tak to rzeczywiście wygląda pod mikroskopem. Obserwujemy dokładnie to samo. Opal naturalny z delikatnymi inkluzjami na zdjęciach, tego nie widać. Jest dość duży problem z ustawieniem ostrości, więc staram się to pokazać jak mogę. Na spodniej stronie kaboszonu również tą opalizację taką niebieską, bardzo słabą niebieską widać. No i wydawałoby się, że jest super. Ale jak popatrzymy na kaboszon z boku, to okazuje się, że jest to triplet. Jest to triplet złożony z dwóch warstw opalowych, czyli wysokiej jakości opala szlachetnego, który jest warstwą wierzchnią, tą, którą obserwujemy od czoła kamienia. Od spodu jest również opal, ale taki bardzo niskiej jakości opal, posiadający bardzo taką szczątkową opalizację. I oba te kamienie są połączone bardzo grubą warstwą żywicy lub kleju. No i na czym polega problem? Problem polega na tym, że kamieniowi właściwie nic nie brakuje. Gdyby był oprawiony w oprawę pełną, to mogłoby się okazać, że nie ma możliwości w żaden sposób oznaczyć go jako triplet. On by wtedy mógł zostać oceniony błędnie jako opal, tak zwany solid opal, czyli opal w całości złożony z opala, bez żadnych wkładek poprawiających jego właśnie parametry i przez to zostałby o wiele wyżej wyceniony. Wartość opali mniej więcej przedstawia się tak, że opale solidy, tak zwane solidy, mają załóżmy wartość 100%, dublety opalowe mają wartość od 30 do 50% mniejszą niż solidy, ale triplety to jest około 1% wartości. Więc i maksymalnie kilkaset dolarów. Tam nawet jeżeli będziemy mieli jakieś triplety z super rysunkiem opalizacji, z jakimś harlekinem, makrelą albo pismem chińskim, to tak czy inaczej one mogą być maksymalnie wycenione na kilkaset dolarów. To nie może być zbyt wysoka ta cena dla tripletu. No, daje to do myślenia, daje to dużo do myślenia, bo jeżeli tego rodzaju produkty będą się pokazywać na rynku, a zapewne się już pokazują, skoro jakiś trafił do mnie, to oznacza, że ocena opala w oprawie jest dość karkołomna. I raczej należałoby opale wyjmować z oprawy. Wiemy, jakie jest zdejmowanie opali z oprawy. To są kamienie bardzo wrażliwe mechanicznie i można je uszkodzić. No, zastanawia mnie to. Bardzo mnie to zastanawia, co robić w takiej sytuacji. Nie bardzo sobie wyobrażam, jaką metodą, jaką techniką pomiarową można by ustalić, że ten kamień jest wyrobem sztucznym, tak naprawdę. To jest wyrób sztuczny, kamień składany, triplet. Jak coś wymyślę, to powiem, jaką metodologię badawczą stosować do tego rodzaju kamienia.